Została wystosowana petycja, żeby Państwa książkę przesunąć z działu dla młodzieży. Czy coś w niej było tak gorszącego, że nie nadawało się, żeby młodzież to czytała? Ta książka jest właśnie przeznaczona dla młodzieży. We wstępie piszemy, że zawiera jedynie legalne treści, że oczywiście nasze stanowisko jest takie, że antykoncepcja powinna być dotowana, że w szkołach powinna być edukacja seksualna, że aborcja powinna być legalna, ale tam, gdzie przedstawiamy nasz pogląd, zawsze mówimy naszym zdaniem, my uważamy, nasz pogląd jest taki, że... Także reszta w tej książce, oprócz tego, co jest naszą opinią, jak mówię, podkreślaną, że to jest nasza opinia, reszta to są fakty z biologii, z prawa, z historii. Podajemy informacje o tym, jaki stosunek do praw reprodukcyjnych kobiet ma Organizacja Zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia, ONZ, rozmaite agendy, jaki stosunek do przerywania ciąży mają różne religie, jak ukształtowane jest prawo w naszym kraju, jakie są podstawowe fakty biologii. To jest naprawdę napisane otwartym, kompetentnym językiem, bez żadnego drastycznego akcentu. Jest to książka z pogranicza prawa a biologii? Nie, to jest książka, która tak naprawdę jest poradnikiem, informuje mniej więcej o podstawach tego, co to jest aborcja, jak jej zapobiegać, ale także ona jest poradnikiem dla nauczycieli, dla rodziców i dla młodzieży. I kieruje się też wprost do dziewczyn, które znalazły się w takiej sytuacji, że są w niepożądanej ciąży. Kieruje się do rodziców dzieci, młodzieży, która zabrnęła w taką sytuację. Jak rozmawiać z dzieckiem, jak rozmawiać z rodzicami. Podstawowa informacja: powiedz rodzicom, opiekunom, komuś bliskiemu. Nie działaj na własną rękę. Szukaj wsparcia, zastanów się dobrze, czego chcesz, słuchaj siebie i nie zdawaj się na jakieś wariackie, desperackie pomysły. To jest to podstawowe, co piszemy. A decyzja o tym, czy chcesz przerywać ciążę, czy nie chcesz przerywać ciąży, to będzie twoja decyzja i tylko twoja decyzja będzie dobra. Także wręcz apelujemy w pewnym momencie do rodziców, jeżeli córka się uprze i chce urodzić, nie przeszkadzajcie jej w tym, nie wywierajcie presji, bo może to ją unieszczęśliwić. I w drugą stronę, jeżeli wasza córka powiedziała, że nie chce urodzić niechcianego dziecka, nie zmuszajcie jej do tego, bo możecie jej złamać życie. Także to jest książka, no myślę, bardzo potrzebna, po prostu potrzebna. Sądząc z tego, jak wygląda świadomość nastolatków, a wiemy o tym, nie tylko z na przykład raportu Pontona, publikowanego, omawianego teraz na łamach Gazety Wyborczej, ale z własnego również doświadczenia, bo przecież Katarzyna Bratkowska jest nauczycielką w liceum. Ja w tym samym liceum parę lat prowadziłam też zajęcia. Wiemy, co młodzież wie, co młodzież myśli i wiemy, jak fatalny jest stan wiedzy młodych ludzi na temat zabezpieczania się, na temat zapobiegania takim sytuacjom. Dziewczęta w sytuacji, kiedy boją się niechcianej ciąży, kiedy są w niechcianej ciąży, są zupełnie same, bezradne. Ta książka ma po prostu dać im poczucie, że nie są same.